Wysłuchania podcastu zaprasza Politechnika Gdańska. Nauka Praktyczna zaprasza Karolina Głowacka. Taka seria skojarzeń. Wiatr we włosach, wiatr w żagle, wiatr w wiatraki, te stojące na morskim dnie. Dziś w nauce praktycznej porozmawiamy o morskich turbinach wiatrowych, porównamy je z tymi lądowymi oraz dowiemy się, jaki postęp technologiczny w tej dziedzinie w ostatnich latach zaszedł. Karolina Głowacka, dobry wieczór Państwu, a moim gościem w gdańskim studio jest Pan Profesor Zbigniew Korczewski. Dobry wieczór, Panie Profesorze. Dobry wieczór, pani. Pan profesor jest z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, jest kierownikiem Zakładu Siłowni Okrętowych i jednocześnie koordynatorem Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Politechniki Gdańskiej. Panie profesorze, jak pan patrzy na farmy wiatrowe tam na morzu i pan sobie wyświetla taką tabelę zalety wady. To co pan widzi po jednej, w jednej kolumnie, a w drugiej co pan widzi? No, tak, jak patrzę na te farmy wiatrowe, to widzę zdecydowanie więcej zalet niż, niż wad. Czyli dłuższa jest ta kolumna, tak? Z zaletami. Tak, zdecydowanie dłuższa. Przede wszystkim biorąc pod uwagę ten nadrzędny cel, który nam przyświeca, a mianowicie osiągnięcie jak najszybciej neutralności klimatycznej, środowiskowej, w sensie zmniejszenia intensywności efektu cieplarnianego zmniejszenia intensywności emisji. CO2. Budowa morskich fal wiatrowych bardzo nas do osiągnięcia tego celu przybliża. Porównując możliwości, jakie uzyskujemy z takiej turbiny wiatrowej w stosunku do innych nośników energii, to posłużę się takim przykładem. Otóż, aby osiągnąć jeden megawat energii elektrycznej, trzeba by było spalić co najmniej dwie tony Węgla i powiedzmy jedną tonę paliwa. Natomiast przy ocenie emisji CO2, przy spalaniu tej jednej tony paliwa węglowodorowego emitujemy ponad 3 tony CO2, a przy spalaniu tej jednej tony węgla ponad 2 tony CO2. No, nie muszę wyjaśniać, jakie to ma dalsze konsekwencje, gdybyśmy takie oceny dokonywali globalnie. Czyli tu na pewno jest niewątpliwa zaleta, i o to nam wszystkim chodzi, aby te technologie w dalszym ciągu rozwijać. Mhm. Kolejna zaleta: energia wiatru nic nas nie kosztuje. Zwłaszcza przyglądając się tym procesom transformacji energii na morzu, tak, z tych farm wiatrowych, kiedy no, będąc na morzu, każdy na pewno zwróci uwagę na to, że te, ten wiatr tam ciągle wieje, tak, czyli. Można powiedzieć, że jest to permanentna, wieczna pogoda. Co więcej, ten wiatr jest znacznie silniejszy niż ten, który wieje nad lądem. No właśnie, bo tutaj niektórzy mogliby... się większą stabilnością. Niektórzy mogliby przewrócić oczami na ten mój wstęp, taki romantyczny wiatr we włosach, wiatr w żagle, A. ale to przecież no, trochę o to chodzi właśnie, że tam ten wiatr jest trochę inny na morzu. Tak, dokładnie. I wyznaczając energię uzyskiwaną z wiatru, tak... W zakresie tych parametrów, które je kształtują, no to najistotniejszym jest właśnie parametrem prędkość wiatru. I ta energia jest wprost proporcjonalna do prędkości wiatru w trzeciej potędze. Czyli załóżmy, dwukrotnie zwiększa się prędkość wiatru, ośmiokrotnie zwiększa nam się energia uzyskana w ten sposób, energia wiatrowa. To jest kolejna zaleta. Trzecia zaleta nie ingeruje w. Krajobraz specjalnie, ponieważ te farmy wiatrowe budowane są w odległości 20, 30, 40 kilometrów od linii brzegowej. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę ta widoczność, taka 15 do 20 kilometrów, nawet specjalnie ich z lądu nie widać. Czyli tutaj ten jakby skutek estetyczny jest, jest znikomy. Co jeszcze mógłbym, mógłbym wymienić? No, możliwość pozyskiwania największych mocy z tych fan wiatrowych, z tego względu, że te prędkości wiatru są bardzo duże, w związku z tym my możemy posadawiać bardzo duże turbiny. Nie wiem, czy słuchacze się orientują, ale dzisiaj już stawia się na morzu turbiny, które, których moc osiąga 14-15 MW. Tak przykładowo z 1 megawata takiej energii jesteśmy w stanie zasilić około, około 1000 MW może troszkę nawet więcej gospodarstw domowych w energię elektryczną w sposób ciągły. Mm -hmm, sposób mm -hmm. ciągły, tak? Czyli, na bieżąco. No, na bieżąco, tak. No, przykładowo w Polsce zapotrzebowanie na energię elektryczną, takie chwilowe, waha się w granicach 20 do 30 gigawatów. Natomiast energii z farm wiatrowych, już te, które są na lądzie, my dzisiaj uzyskujemy, jesteśmy w stanie uzyskać nawet jedną czwartą, tak? Mm -hmm. Czyli te chwilowe, końcówka września 6 gigawatów, czyli ten rekord. Jedna czwarta z energii wiatru pozyskiwał. Czyli e, widzi Pan dużo więcej zalet po tej stronie kolumny, opisanej jako e, właśnie zalety. Wi więcej, więcej punktów tam Pan widzi, co mnie wcale nie dziwi, biorąc pod uwagę Pana specjalizację, to na pewno jest Pan fanem e, tego rozwiązania. A teraz proszę uczciwie spojrzeć na drugą kolumnę i powiedzieć nam, jakie są wady takich turbin może wpływ na środowisko. No niestety. Istotną wadą jest to, że to, ta technologia jest znacznie kosztowniejsza niż ta, którą stosuje się na lądzie. To się przyjmuje, że mniej więcej dwu- trzykrotnie wyższe są koszty inwestycyjne, a to z tego względu, że technologia posadowiania turbin wiatrowych na morzu jest zdecydowanie bardziej złożona i przez to kosztowna. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy ten silny wiatr, ponad 300 dni w roku, te wieczne pogody, to jest statystycznie potwierdzone, no to trzeba stawiać te największe turbiny. Te największe turbiny dużo kosztują, to jest, to jest koszt kilku milionów, może nawet więcej, euro. Taka jedna turbina wiatrowa. No to ten problem na pewno. Na pewno tutaj istnieje, ale jeżeli już są tak kosztowne, no to warto inwestować w te y, największe moce. Jaka wada jeszcze? No, jeżeli chodzi o wpływ na środowisko, no tutaj nie ma takiej jednoznacznej oceny. Są prowadzone y, badania. Ja miałem możliwość zapoznać się z y, procesem budowy morskich farm wiatrowych we Francji. Byłem w Saint-Nazaire, byłem na miejscu budowy y, takich farm no i muszę pani powiedzieć, że ku mojemu zaskoczeniu, no, widać było pływające w delfiny, tak, no one są takie towarzyskie, czyli, no jakby taka żywa reklama, że jednak one chyba takiego złego oddziaływania na środowisko nie mają. No tutaj, oczywiście, no, są te problemy z, z ptakami z na pewno też. Tak, ale ten problem, można powiedzieć, już jest prawie rozwiązany. To znaczy, stosuje się różnego rodzaju odstraszacze. Tak, czyli z wykorzystaniem efektów akustycznych, a dodatkowo stosuje się specjalne pokrycia. Na przykład projektanci z Norwegii stosują powłoki malarskie, czyli z tych trzech łopat, jedna jest malowana innym kolorze. I tutaj okazuje się, że te ptaki no w porę to zauważają. W ogóle malowanie łopat turbi wiatrowych ma też taki drugi cel, że. Jakby z lądu nie widać, czy z dalszej długości nie widać, czy się obraca ta turbina, czy nie. Natomiast pomalowanie łopat no, ułatwia ten proces rozpoznania stanu pracy. A jak duże są te turbiny? Bo pan mówi, że takie największe. To znaczy, jak one tak. właśnie są duże? Te, które widziałem we Francji, amerykańskiej firmy General Electric typu Haliad, więc taka łopata miała, jeżeli dobrze pamiętam, 74 metry długości. Natomiast te, które. Jedna ta łopata, tak? Jedna łopata, tak. Proszę zwrócić uwagę, boisko piłkarskie ma ponad 100 metrów długości i 70 metrów szerokości, czyli ona jest dzisiaj równa, ponad, znaczy dłuższa niż. Średnicza tego boiska. Całej powierzchni będzie 150... 150 niż Boisko, tak, to tak, dużo. Tak, o takich mówimy, natomiast te, które dzisiaj się proponuje, Yy, już osiągają ponad 100 metrów, tak? 108 metrów, jeżeli dobrze pamiętam. Boisko piłkarskie ma długość 105 metrów. No i teraz cały no Wiernik, i teraz w takim oczywiście. razie, jak to tam przetransportować, panie profesorze, bo to jest, brzmi jak przepotężne wyzwanie. Czytałam u was na stronach Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej, że wręcz trzeba specjalne statki budować, żeby właśnie takie. Tak takie no, og ogromne urządzenia y, zawieść, za zawieść, przepłynąć z nimi tam, gdzie trzeba. Tak, y, jest to tak. Jest to wyzwanie, oczywiście y, technologiczne, logistyczne. Tutaj może też się posłużę takim przykładem y, z Francji. Otóż no, taka podstawowa, podstawa konstrukcji turbiny wiatrowej to jest oczywiście ta wieża, na której montuje się gondolę, tak? Czyli ten, która mieści w sobie ten cały układ mechaniczny i oczywiście wirnik Proszę sobie wyobrazić, że masa takiej gondoli to jest, to jest ponad 500 ton. Czyli to 500 ton trzeba podnieść na wysokość 150 i więcej metrów. Tak? Trzeba to przewieźć. No do tego celu służą specjalne jednostki instalacyjne, jednostki pływające, z angielska nazywane jackupami, które są jednostkami samopodnośnymi. To znaczy spełnia taka jednostka po... Wynurzeniu się ponad powierzchnię morza i to na wysokość co najmniej 50-60 metrów takiej platformy instalacyjnej. Są takie specjalne jednostki. Jest ona dodatkowo wyposażona w dźwig, który ma zdolność do przenoszenia ładunków kilku tysięcy, o masie kilku tysięcy ton. Tak? Czyli tutaj jest to dwa, trzy tysiące co najmniej, ponieważ te elementy, tak? te konstrukcje i wsporcze, i nośne, mechaniczne są po prostu bardzo ciężkie. I to wyjaśnia skąd te ogromne koszty, o których Pan mówił. Tak. No dobrze, ale jak już się uda przetransportować taką turbinę, to jedno, ale jak to można wkopać w dno morskie? Jak to się robi? To się, no to w zależności od tego, jaka jest konstrukcja sporcza, jaki, jaki jest sposób posadowienia. No my generalnie wyróżniamy takie dwie technologie, tak? czyli te posadowienie jest stałe i tutaj można wyróżnić tu, stosowanie monopali, stosowanie y, takich y, fundamentów y, kratownicowych, stosowanie y, monobloków, czyli te wszystkie konstrukcje, które mają bezpośredni kontakt z dnem. W przypadku monopali one są najczęściej stosowane w, w, wszędzie tam, gdzie głębokość akwenu nie przekracza tych 20, 30, no, maksymalnie 40 metrów, to się po prostu Taki monopal wbija w dno i to na głębokość kilkudziesięciu metrów 20-25 metrów jest to wbite w dno. tak? Taki monopol. Czyli nie trzeba dopiero... wiercać, tylko to trzeba. Wbić? Yy, tak, słusznie Pani zauważyła, ponieważ no, to wbijanie no, jednak no, ma, tutaj nie ma co ukrywać, negatywny wpływ na środowisko, ponieważ to są obciążenia udarowe o dużej emisji drgania i, i hałasu. W ostatnim czasie znacznie poprawiono tę technologię i stosuje się tak, taką hybrydę, czyli jest to wbijane z kręcaniem. Tak? Czyli jest to proces nieco bardziej złożony, ale równie skuteczny no i charakteryzuje się mniejszą emisją właśnie tego hałasu i tkania. To wszystko brzmi jak naprawdę ogromne wyzwania. To jest coś i, i budowa, i transport, i instalacja tego wszystkiego, ale przecież jeszcze zapomniałam o jeszcze jednym elemencie o tym, jak się transportuje tę energię, przekazuje tę energię, którą turbiny uzyskają, na ląd. Jak to się robi? Tak, to również jest znacznie bardziej złożone i kosztowniejsze niż sposób, który stosowany jest w tych konstrukcjach onshore'owych, lądowych. Ta energia pozyskiwana z wiatru jest przekształcana w energię mechaniczną, tak, w tym układzie obrotowym. Napędzana jest prądnica. Z kolei prądnica generuje nam prąd przemienny, który jest transportowany do podstacji, czyli takim ważnym elementem farmy wiatrowej, takim centralnym elementem jest ta podstacja, w której z kolei jest on przekształcany na front stały, i drogą morską, tak, czyli na dnie, w dnie morza, jest ułożony taki kabel, no i jest wyprowadzony na ląd. No i tutaj Również jest to proces złożony, ponieważ no, na po, po drodze są różne przeszkody, prawda, jakieś nawet drogi, prawda, jakieś konstrukcje, które, które trzeba pokonać, co po się w nie wiercić i ten, i ten kabel poprowadzić do stacji przegowej. Natomiast tutaj bardzo ważna kwestia, która ostatnio się pojawia, a mianowicie kwestia. Poprawy technologii generatorów stosowanych w turbinach wiatrowych. Otóż zrezygnowano z wielu względów. Zrezygnowano z stosowania napędów pośrednich, przekładniowych, na napędy bezpośrednie. Nowe, nowego typu, nowej generacji generatory charakteryzują się tym, że są w stanie generować prąd nawet przy minimalnej prędkości obrotowej wirnika. No, uzyskuje się to dzięki zastosowaniu magnesów trwałych, przykładowo taka nowa konstrukcja też w turbinach typu Haliat, gdzie na obwodzie wirnika prądnicy zamontowano wiecie, że dobrze pamiętam, 256 magnesów srebrnych, magnesów stałych, co daje taki efekt, że przy obróceniu się wirnika z położenia północnego na południowy już jest generowany prąd elektryczny. A co jeśli się zepsuje taka turbina yy, i co się tam może zepsuć, jak już się uda to wszystko osadzić? Samo powinno działać, no bo wiatr napędza, no ale rozumiem, że jednak jak każda technologia, to coś tam może pójść nie tak. Tak, yy, zgadza się. No niestety każdy obiekt techniczny ulega degradacji i dotyczy to również najnowszych technologii. I dotyczy to również turbin wiatrowych, stosowanych na morzu. Na jakie oddziaływania? Może od tego rozpocznę. No, oczywiście oddziaływania obciążeń o charakterze impulsowym, udarowym, związanym właśnie z oddziaływaniem środowiska morskiego. Tak? Czyli falowania, prądów, wiatru. Na drugim miejscu umieściłbym zużycie erozyjne. Zużycie erozyjne. Łopat wirnikowych, i to począwszy od erozji mechanicznej, od, przez hydroerozję, przez zużycie hydrosierne, no, w związku z tym, że w tym powietrzu, które nie jest jakby się mogło wydawać takie krystaliczne czyste, no, znajdują się kropelki wody, w których jeszcze znajdują się różnego rodzaju pyły, zanieczyszczenia. My tak, tak, tego typu czynnik nazywamy pyrozolem. No i poprzez, który ma oczywiście ogromną energię kinetyczną, poprzez właśnie te uderzenia tych kropelek o poszycie tak, łopat wirnikowych, dochodzi do ich degra degradacji. Co więcej, no, oddziaływanie no, takich zjawisk też i pogodowych, prawda? czyli tutaj na pierwszym miejscu może uderzenia piorunów, tak, dochodzi do, do tego typu uszkodzeń. No, Zdarza się też i że ulegnie uszkodzeniu łopata wskutek no, kontaktu z, z, z jakimś, powiedzmy ptakami czy innymi. A sztormy sztormy też sztormy oddziaływają, tak jak wcześniej wspomniałem, na konstrukcję mhm. sporczą, czyli na tą wieżę. Tak? No ale tutaj może ta pogoda sztormowa na morzu no, zdarza się dosyć, dosyć często, ale ona ta konstrukcja tak jest zaprojektowana, żeby no do tych, nawet do tych stanów morza 6-7, jakby tutaj nie było żadnych zagrożeń i przy prędkości wiatru nawet do, do tych 90 km na godzinę, tak, czy do tych mniej więcej 25 metrów na sekundę taka, taka turbina musi być w stanie. Kontynuowania, kontynuować pracę. Czyli panie profesorze, mimo tych wszystkich wyzwań, e, kosztów, o których pan mówi, to pan jest fanem właśnie tej technologii, e, bo ona jest e, właśnie stała, na to możemy liczyć przede wszystkim. E, jak pan to widzi? No, jestem fanem tej technologii, ponieważ e, no, chronimy środowisko, wszyscy w ten sposób chronimy środowisko. Nie ma tej emisji, jest to czysta energia i o to nam, o to nam chodzi. Natomiast no, ona dzisiaj może dużo kosztuje, ale przecież te technologie się rozwijają. W związku z tym koszty inwestycyjne one będą się obniżać, one będą się przybliżać do tych z farm wiatrowych budowanych na na lądzie. Bo to jest też Także, pytanie no, o to, jaka jest żywotność takiej turbiny, skoro takim wysiłkiem trzeba ją tam e, dotransportować i, e, i, i zamieścić, no to właśnie ile ona może pracować? Yy, tak, znaczy yy, jakby są dwa pojęcia, które to charakteryzują, bo pani użyła pojęcia żywotności, czyli jakby tej zdolności do przeżycia w sytuacjach ekstremalnych. Przykład, czy turbina jest w stanie kontynuować pracę po uderzeniu pioruna. Natomiast tutaj takim parametrem charakteryzującym długość życia takiej turbiny jest trwałość. I ta trwałość obliczana jest w latach, i tak się projektuje turbinę, żeby ona mogła w sposób praktycznie nieprzerwany pracować 25 lat i co najmniej 300-330 dni w roku. Tak to się Przewiduje. Natomiast oczywiście tam obsługi nie ma takiej codziennej, to wszystko, te wszystkie układy sterowania, monitorowania znajdują się na lądzie, informacje pozyskiwane z pomiaru są przesyłane oczywiście drogą radiową, natomiast problemem może takim istotnym tutaj może być konieczność usunięcia, jakichś niesprawności, jakichś uszkodzeń czy zakłóceń tego, tego funkcjonowania no, w warunkach sztormowych. No zdarza się, to znam z takich opowiadań osób, które pracowały już przy Morskich Farmach Wiatrowych, że grupa serwisowa, która udała się na turbinę, w celu, no powiedzmy, dokonania jakiejś, jakiejś naprawy, no mam problem z jej opuszczeniem, ponieważ w międzyczasie gwałtownie pogorszyła się pogoda. No i teraz jest problem, jak, jak, tych, jak te osoby ewakuować z takiej, z takiej platformy. No są oczywiście inne sposoby, można to zrobić drogą powietrzną, jeżeli stan morza na to nie pozwala. Ale co jest ważne? 25 lat taka turbina powinna pracować w sposób niezawodny. Na koniec, panie profesorze, chciałabym pana zapytać, jakie wyzwania technologiczne spędzają panu sens powiek, albo nad czym pan konkretnie pracuje, albo co jest takiego do rozwiązania, nad czym się dyskutuje w branży, czego się można spodziewać w najbliższych latach? No hmm. i temat rzeka. Hmm. Natomiast. A ja tu na koniec yy, mówię tak. Yy, tak, to no, jest dużo wyzwań, yy, bardzo dużo wyzwań. No problem jest dzisiaj taki, mówimy o Polsce, tak, że no póki co. Nie mamy ani jednej turbiny wiatrowej zastosowanej na morze. Także my o tych różnych zagadnieniach technologicznych, inwestycyjnych, no to zbieramy informacje z, no, z różnych źródeł, ale głównie z zagranicy. Na pewno wyzwaniem jest dokładne monitorowanie tego, w jaki sposób Turbina zamontowana na morzu oddziaływuje na środowisko morskie i jak to środowisko morskie, z jaką intensywności degraduje tę turbinę. Oczywiście, niekoniecznie nie, nie trzeba to robić na takich żywych organizmach, na tych obiektach rzeczywistych. Zaczyna się zawsze od symulacji numerycznej procesów. Tak? My w Politechnice Gdańskiej mamy świetnie wyposażone laboratoria. Uznanych, wybitnych specjalistów w tym zakresie. Mamy również laboratoria, czyli te wyniki uzyskane, laboratoria eksperymentalne, te wyniki uzyskane w wyniku symulacji numerycznej procesów, my powinniśmy weryfikować na stanowiskach laboratoryjnych. I tak się też robi. Czyli te obiekty w małej skali, te obiekty rzeczywiste, budowanej w małej skali, są poddawane różnego rodzaju testom. A jeżeli nie jesteśmy w stanie przeprowadzić badań dla obiektów rzeczywistych, powinniśmy również postarać się zbudować taki demonstrator technologiczny, taki obiekt w dużej skali i posadowić go na morzu, a następnie, tak jak to robią Francuzi, testować, sprawdzać te oddziaływania środowiska na turbinę i turbiny na środowisko. A tutaj jest bardzo dużo. Problemów, które trzeba rozwiązać, chociażby problem korozji, chociażby problem odkształceń tej konstrukcji, problem odporności nadgania, problem zmniejszenia emisji też i, i akustycznej. Także tych wyzwań jest bardzo dużo. Politechnika Gdańska jest przygotowana na realizację tego typu projektów. Wiele projektów już w tej chwili wykonujemy. Natomiast no, jesteśmy w stanie oczekiwania na, na głosy od inwestorów, tak, na zapytania inwestorów i, i tak naprawdę określenia, jakie są oczekiwania inwestorów w stosunku właśnie do, do Politechniki Gdańskiej. No, mamy takie ambicje, żeby sprawować nadzór naukowy nad wszelkimi działaniami w tym zakresie, czyli od planów inwestycyjnych. Poprzez budowę farm wiatrowych i poprzez nad, i dalej nadzór eksploatacyjny w czasie ich y, użytkowania na morzu. Serdecznie dziękuję, panie profesorze, za tę opowieść. Pan profesor Zbigniew Korczewski z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, kierownik Zakładu Siłowni Okrętowych, koordynator Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Politechniki Gdańskiej. Dziękuję, panie profesorze, i trzymam kciuki za rozwój tej technologii. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu za uwagę. To był ostatni odcinek z cyklu Nauka Praktyczna. Dziękuję, że Państwo ze mną byli w te środowe wieczory w czasie ostatnich tygodni i zapraszam tradycyjnie na sobotnie i niedzielne poranki tuż po godzinie siódmej. Karolina Głowacka, do usłyszenia, dobrego wieczoru. Nauka Praktyczna. Zaprasza Karolina Głowacka.